Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! No, tyle noga, no, chciałoby się powiedzieć tak najdelikatniej. No, jak się zawala skok, to się zawala, no i szkoda, duża szkoda, bo pierwsze dwa skoki już w fajnym kierunku poszły. Zmieniliśmy z trenerem jedną rzecz i myślę, że to poszło na plus. No, ale w kwalifikacjach znowu zepsułem i tutaj nie ma się niczym szukać wymówek ani niczego innego, tylko przyjąć na klatę i tyle. Przykre to jest, bo kurde, jedna z lepszych skoczni w Pucharze Świata, bardzo przyjemna, fajna. Jak mówię, te dwa treningi no dały mi takie poczucie, że te skoki zaczynają, tutaj zaczęły dobrze wyglądać, a i przyszły kwalifikacje i znowu. Jaka to była za tym różnica, która dała tak no, negatywny rezultat, efekt? Tak z kwestii takiej technicznej jeszcze nie rozmawiałem z trenerem, ale z tego co ja poczułem, że troszeczkę mnie wycofało przed progiem i nie poszło w dobrym kierunku to odbicie. Nabrałem wysokości, ale szybko spadłem. Był fajny wiatr też, fajne warunki, a mi to zamiast pomóc, to tylko przeszkodziło, mnie wyhamowało jeszcze bardziej i z tego taki rezultat niestety. Podejrzewam, że mimo wszystko z igrzysk, nie powiem spełniony, wróciłeś szczęśliwy, ale pewne cele były tam zrealizowane, pokazałeś, że możesz. I teraz taki weekend jak w Lahti, on wpływa na cele, na postawę, czy on cokolwiek burzy, czy właśnie cała sztuka w tym, żeby trzymać się swoich przekonań i wierzyć, że to jest blisko? Łatwo się tak mówi. Wszystko jest, że tak powiem, można sobie mówić i że trzeba się trzymać wszystkiego tak jak to powinno funkcjonować, ale no, trochę mnie to wkurza i irytuje, bo przyjechałem do Lahti też to było takie, że te skoki tam źle wyglądały, ale nie miałem zupełnie czucia, bo praktycznie przez dwa tygodnie, licząc nawet z igrzyskami, no to oddałem dwa skoki. To był jeden, ten ostatni trening tam przed konkursem drużynowym. Niestety w Polsce nie udało nam się poskakać i no w moim przypadku chyba trochę też brakło takiego właśnie spokojnego treningu po tych igrzyskach, żeby sobie skoczyć, oddać parę dobrych skoków i no i jechać dalej, ale niestety pogoda była taka, że nie mieliśmy szans na to, chociaż próbowaliśmy. I no w Lahti nie było dobrze, tutaj przyjechałem i zaczęło to fajnie wyglądać, ale niestety za przeproszeniem dupa. No to na sam koniec zapytam, czemu ta skocznia taka fajna tutaj, czemu właśnie tutaj koniecznie chciałby się poskakać, no co najmniej dzień jeszcze. Sam profil jest fajny, jest przyjemny rozbieg, odczucia w locie są też fajne, bo przyjemnie się leci. Nie wiem, ja zawsze lubiłem, także no, tym bardziej jest mi przykro i źle się z tym czuję, że tak wyszło, jak wyszło dzisiaj. Czekamy zatem na Oslo i trzymamy kciuki. Zobaczymy. Dziękuję bardzo.